Witam was tutaj, cześć, ja mam Wiznosz. Zapraszam was na kolejny odcinek z Cities Skylines PlayStation 4 Mass Transit Scenariusz Pociągi. I to tu dużo mówić. Zaczynamy kolejny odcinek, już trzeci. I tak, aby tutaj zbyt czasu dużo nie zaprzątać, to mamy problem z prądem. To pierwsze, co mi się rzuciło w oczy. I nie mamy dużo forsy, aby od razu zwalczyć ten problem z prądem. Ktoś mówi, żeby postawić elektrownię wiatrową, no ale bez przesady. No, tutaj nawet jako taki jest, tu by można było postawić, oczywiście. Ale nie mamy aż tylu pieniędzy. W sumie, jak 12 tysięcy, a to kosztuje 19 i daje 40, a to by nam dawało do 20, a tu nam daje 19, a to 19. No, jednak to daje nam trochę więcej prądu. Tak teraz zacząłem się zastanawiać. Dobrze, budżet trzeba podnieść. Bardzo obniżyliśmy tutaj to, ale no dobra, już niech będzie. Niestety musimy dać to na maksa chyba. I na dzień, i na noc. To jest trochę złym pomysłem, ale dobra, niech już będzie. Aha, i nie mamy wody i prądu dzięki temu. No jasne. Dobrze, nie, no już teraz powinno być. Dobrze, przyspieszmy sobie czas. Przemysł nam się chce budować. No świetnie. Jest już teraz prąd przecież, tak? Nie zrzędziliśmy tu na wodę. Jak jest właśnie? Bo my musimy te wszystkie... Tam jest ropa. A tu jest ruda. Okej, dobra. To może byśmy zaczęli się od tej rudy. Czy możemy kupić nowy kawałek ziemi? Możemy kupić. Kosztuje 6700. Trochę to jest, wiecie? Ale... Ale bierzemy. Dobrze, no i tutaj gdzieś podobno mamy... Okej, jakieś, jako takie tutaj są te złoża są. Dobra, dajmy sobie tutaj nasz region. Bardzo... Jakoś tak, tutaj on mniej więcej jest, nie? Co nie? Czekaj, pokaż. Nie tu. No, mniej więcej. Nawet trochę za dużo zrobię. No i to jest przemysł górniczy. Dobrze. I tutaj do tego przemysłu górniczego, zresztą ten przemysł górniczy, będzie mieć tutaj jedną główną drogę. Ale żeby zanim się pojawi tutaj główna droga, to my sobie zbudujemy taką tutaj zwykłą. O, proszę bardzo. I widzę, że tutaj to będzie cienko. I tutaj, tu będzie się już ciągnąć ta nasza ukochana droga. A nie, czekaj, możemy... Tak, tu będzie już główna. Główną my tu sobie pociągniemy do tego. No bo musimy mieć podłączenie do miasta, co nie? Do wewnętrznej części miasta, świetnie. Ej, trochę przesadziłem. I widzę, że pieniądze schodzą na budowie tego krótkiego, tej części. Dobrze. A my mamy wjazd do naszej dzielni. I dajmy sobie, abyście się tutaj już budowali. Proszę bardzo. Dobrze, i tak. Pierwsze, co wam będzie potrzebne, to... Water. A water tutaj, żeby dostarczyć, to trzeba 5000. I to po naprawdę dobrej... Po naprawdę dobrze liczonych stawkach. A my nie mamy aż tylu. I nie możemy zejść poniżej zera. To jest jeszcze gorzej. I już prądu nie ma. Kurde. Długo to nie trwało. Dobrze, musimy podnieść podatki. Mamy już jedną pożyczkę, z tego co pamiętam. A nie, nie mamy żadnej. Albo już ją spłaciliśmy, no dobra. Bierzemy pożyczkę. I stawiamy elektrownię. Zacznijmy od tego, stawiamy elektrownię. I nam wszystko już zeszło. Dzięki temu, że postawiliśmy teraz elektrownię. Proszę, podnieś się to. Możemy zejść z ekonomii tutaj, z budżetu, nie wiem, może do 100, byłoby naprawdę fajnie, byśmy zeszli do 100 teraz. Powiedz, że zejdziemy do 100. Znaczy, no schodzimy do 100, tak? Nie wiem, na ile to będzie realne, na co zeszliśmy. Okej, dobra, jest realne. Dobrze, pieniądze w miarę idą. Ludzie się mają tutaj na razie w miarę gdzie budować, więc tutaj nie jest problem. Problem jest taki, że tutaj nawet nie ma jeszcze wody.
Ale by tutaj pociągnąć złoto, to trochę trzeba mieć forsy. Dobra, po pierwsze... Tutaj sobie podciągnijmy dotąd. I zobaczmy, ile trzeba policzyć za coś takiego. 5000, dobra. Jak będzie 6, możemy o tym pomyśleć. Natomiast póki co... Nasze miasteczko się tu w miarę idzie. Dobrze, tutaj się coś już pali. O, mamy jedną straż pożarną, no, to jest zła wiadomość. To jest naprawdę mało. Ale następnie z tym nie zrobimy coś. Dobrze, komunikacji też nie mamy żadnej. Więc jak coś się już fajczy, to już trudno. Dobrze, mamy 5000, to będzie 6. Śmiało, wbij 6000. To jest 6000. 6000 z lekkim zapasem. Okej, macie to. Co by im tu postawić, żeby byli zadowoleni i chcieli się budować? No, postawmy im Park Kolosal. Nie, to jest Park Paradox. Do równego tysiaka i powinni chcieć się już budować. Tak mi się tego wydaje. Bo co do prądu, to ja nie wiem, jakim tu prąd podciągniemy. Możemy też im podciągnąć druta. W sumie to jest dobry pomysł. Ale drut będzie też dużo kosztować, nawet więcej. Kurde, strasznie to jest daleko. Dobrze. O, dobra, coś się buduje. To jest dobry znak. To jest naprawdę bardzo dobry znak. Tylko minus jest taki, że to jest naprawdę strasznie daleko od wszystkiego, co ja tutaj mam. Dobrze, robi się jeszcze nawet dzień, znowu. Okej, dobra, ile potrzebujemy? Jak będzie 6000, możemy o tym myśleć. Dobrze, tutaj miarę nam wszystko i też jest 6000. I jest duży zysk, tak poza tym. Dobra. Dawaj. Mamy. Dobra, i stąd daj mi to właśnie tutaj podłącz. Dobrze. Jest podłączone. Co do wody nie powinniśmy mieć problemu. Aha, woda jeszcze tutaj płynie, tak? A nie, wody jest zbyt mało. Ile kosztuje ta pompa? 2500? Co? Jakaś dziwnie tania. Nie jest droga w utrzymaniu. Na pewno. I ściek z 2,5. Też jakoś nie mam. Okej, ściek się chyba nawet podłączył. Świetnie. Dobrze. Powinniście mieć wszystko, czego potrzebujecie. No i macie wszystko, czego potrzebujecie. No i gitara się ma. Tutaj, aby to nam całkiem dobrze funkcjonowało, musimy sobie puścić jeszcze naszą drogę główną. O. Tu jest ogólnie strasznie, widzimy, teren taki bardzo przyjazny budowom wszelkim. Więc nie liczę na to, żeby mi tutaj... Nie wiadomo, co tu się zaraz zbuduje. Ale dobra, nie? Ale dobra, spróbujmy, tak? Spróbujmy jakąś tutaj porządniejszą dzielnicę zrobić. No, a tutaj... Tutaj... Chyba trochę przesadziłem. Stąd i tutaj z zakrętem. Z samego dzisiejszy odcinek tak się trochę pojawia tak dziwnie, bo będę nagrywał naprawdę o podłej godzinie, jaką dla mnie jest 22. O tej godzinie to już normalnie śpię. A tu jeszcze odcinek dla was montuję. Nagrywam, montuję, to będę później. Także no ciekawe. Dobra. Okej, to tu mamy już trochę tych obszarów swoją nogą kupionych. Dobrze. Dajmy sobie, zwolnijmy trochę tempo. Bo jest strasznie szybkie, a my musimy rozwijać miasto, a nie już iść w to drugie. To też jest potrzebne, ale... Ale wszystko po kolei. Drogi muszą być tak. Później się dopiero zaczynają budować ludzie. Dobrze. I tutaj proszę cię bardzo. Pędzlem. W sumie tutaj jest ten dobry pędzel, a nie tatua na PC. To możemy chyba być nawet pędzlem. Dobrze, pomijając ten mały fragment, gdzie tutaj będzie mały handel. A taki malutki. Dobrze, i stąd wodę. Okej, dobra, woda jest. Przemysł.
Też jest. Dojazd tutaj, no. Bez komentarza. Tak, ta droga jest tego istnieje wspaniała. Już nie mówiąc o tym wspaniałym przejeździe. Mamy! 5,5 tysiąca wbiliśmy, dobrze. Musimy wbić 8,5. Do 12 musimy dobić. Jakie są cele? Kurczę, no. Nie jest dobrze. Musimy trochę przyspieszyć nasze tempo. Dobrze, dobrze jest takie, że dostaliśmy tutaj trochę forsy. Co my tutaj dostaliśmy? Specjalizacja naftowa, dobrze. Trochę przepisów, nowe drogi, o, bardzo słusznie. Bardzo słusznie. Komisariat policji, dobra, dobra. Służba drogowa, helikoptery. Okej, trochę tego jest. Dobrze, jeżeli coś nam może pomóc w rozwijaniu miasta. To podatki w dół. To jest bardzo zły pomysł, co ja robię, ale no cóż. No cóż. No niestety. Ja takie mam dziwne pomysły, aby podatki w dół robić. Zajezdnia tramwajowa. Stąd normalnie byśmy w ogóle nie musieli do tego zachęcać, żebym budował zajezdnię tramwajową, ale to jest trochę inny scenariusz. I tutaj nie będę aż tak chętnie budował tego. Inaczej, nie będę tego budował. Dobrze. Jakiś park by im tu się przydało postawić. Możemy nawet jeden taki duży postawić. O, proszę bardzo. Cieszcie się. I karuzela. Proszę bardzo. Abyście, żeście mi się tu chcieli budować. Bo ja tutaj właśnie pragnę, żebyście się zaczęli budować, a nie zrządzić, że tu nic nie ma, kurczę. Dalej. Ścieżki dowodowe. To jest kolejna rzecz, którą chciałem zrobić. Tutaj. Tu jest potrzebna koniecznie ścieżka. Dobra, tutaj akurat jest ta nasza droga. To możemy już zostawić, ta aleja. Ale taka droga jak tutaj, to ona koniecznie aż się prosi o ścieżkę dowodową. Tu tak po prostu przyspieszy teraz tutaj lód, że no. I to im wyciszyć. Ciach, ciach, ciach. I ciach. Proszę bardzo. Możecie teraz tutaj pędzić ile wlezie. Dobrze, zajezdnia autobusowa. No niestety, ale nic nie skorzystam. Popyt jest strasznie mały. Dobrze, jak jest edukacja? Okej, czy my mamy jakąś szkołę średnią? Mamy jedną szkołę średnią, ale to i tak jest... Okej, uprawnienie, pojemność 1000. Okej, czyli jest za mało szkół. Dobra, to postawmy jeszcze jedną tutaj. Macie. Teraz powinno być dobrze. Pomijając to, że strasznie mało się uczy. To powinno być dobrze. Kolejną rzeczą z tego co widziałem to jest Fire Protector. Akurat Fire to trzeba byłoby tutaj zadbać, bo oni są strasznie daleko. I to będzie pierwszy budynek, który im tutaj postawimy. Reszta to się tam wiecie, może. Można powoli, powolutku, ale to jest najważniejsze swoją drogą. Czy my tu mamy wyłączone katastrofy? Dobra, nie jest wyłączone. Jak tam zegarek mówi? Jest 13 minut, dobrze, nieźle. Co jest z wodą, panie? Aha, nie podciągnąłem wam po prostu, dobra. Jeżeli coś takiego, to może być. Coś takiego jeszcze przyjmuję, ale jak mi to zacznie się zrzędzić, że jakieś inne, nie wiadomo co, do niewidy będą, to wtedy się przestanie robić. Ale póki co jesteśmy na happy. Kolejny kawałek ziemi, jakby coś, to kupujemy w tamtym kierunku. W sensie, że tutaj, o, w tam. Bo tam jest ropa i do ropy trzeba będzie dobić. Teraz tutaj to już jest całkiem nieźle. Mamy 3 dojazdy autostradą. Z czego mamy już tutaj nawet na górce coś. Tym akurat by się przydał jakiś autobus, ale na razie no... No na razie nie mogę niestety. Dobrze, jak jest tutaj z wartością gruntu? Okej, jest ładna. Co nie znaczy, że nie może być lepsze. Aby się bardziej chcieli budować. Możemy im tu postawić plac zabaw. Proszę bardzo. To może trochę im przyspieszy tutaj chęć budowy. Przemysł. Akurat z przemysłu to nie chcę, żeby się też budował. A, jeszcze jakaś droga nie jest gotowa. Tak teraz spojrzałem. O, jednak jakaś droga jeszcze jest niedostępna. Ha. Dobrze, dajemy sobie tu taką drogę. Jeszcze zastanawiam się tutaj jakąś... Czy tu będziemy w jakieś też specjalistyczne ingerować, ale chyba póki co nie. Jeśli gdzieś jakąś taką tego typu, to tutaj, ale tutaj to widzę, że się nie da z innej jak nie ta. Tylko ta i tylko ta.
No nie, no tutaj akurat by się przydała taka. Dobrze, tu jest dobrze z tą autostradą. Póki co takie dziwne węzły fiku-miku się jakoś to idzie. Dobrze, tak. Tu będzie jeszcze jedna droga zwykła. O, ona się tu będzie tak ciągnąć. Ale już kolejna droga to będzie niezwykła. Tak. Gdyż to kolejna droga będzie niezwykła. Zaraz zobaczycie, o co mi chodzi. Będzie większy odstęp, bo będą ciągi już tu jeździć. Znaczy na razie póki co nie możemy jeszcze puścić ciągów. Ale przyszłość niech nie będzie. Tutaj i tu dajmy sobie, żeby się wszędzie budował nasz wspaniały handel. To powinno na pewno przyciągnąć ludzi. Tak mi się przynajmniej wydaje. I tutaj ciach. I tu tą drogę ciach. Aby jeszcze bardziej przyciągnąć ludzi, możemy sobie zrobić taką piękną drogę. To jest znowu z prądem. Przecież niedawno to ulepszałem. W sensie, no wiecie, wiecie o co chodzi, jeżeli o prąd. Coś o tym z prądem mówiłem już. Znowu. 50 tysięcy. No nie, aż tyle to ja nie mam. 19. No to nie jest aż tak dużo. Dobrze, niech będzie. Ale najpierw musimy podnieść sobie budżet, bo to trochę przesadziłem z tym budżetem. Tu podnieśmy sobie do 120. Potacę, bo chyba się już robi nas. No wy oczywiście nie macie planu, bo wy jesteście najdalej cały świat, tak? Ja bym się nawet tam aż tak bardzo nie dziwił, czemu wy nie macie. Dobrze, tutaj woda jest. Świetnie, jeszcze. Zanim nam nie odetną, bo prądu nie będzie. Nie no, już prąd. A jednak może go nie być. Nie no, przecież podniosłem budżet, tak? W nocy powinni się nie przemierać. Dobrze, ludzie się budują, budują się. Mamy 6 tysięcy, potrzebujemy 12 tysięcy. Taka walka z czasem. A od kiedy są te nowe strefy? Tak, poza tym. Te duże. Okej, okay, od kolejnego kamienia milowego. Dobrze. Bardzo dobrze, bo jak będą nowe strefy, to będzie więcej w małym miejscu można osiedlić. O, póki co mało myślę o mieście, bardziej myślę o szybkiej rozbudowie. To trochę jest problem, ale dobra. Woda. Co macie z wodą? Jaki macie problem? Okej, frejerzy. No, no macie to. Chociaż potrzebuję bardziej teraz prądu, ale dobra, już nie, już macie. W sumie tutaj zmieniłem też autostrady, nie wiem czy to było na odcinku czy nie. Dobrze, mamy chwilę jeszcze czasu, zanim na to wbije, więc możemy wydać trochę forsy. Proszę bardzo. A, tu były 4 pasy. Macie, wam wyciszę drogę. Tu jest zjazd. Ciach. 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 Ile kosztuje takie? 140 każdy. A rzesz, trochę kupę forsy, wiesz? Dobra, no i dotąd. I co nam się spodoba, to na pewno tutaj jeszcze ulepszymy. I to tu. A tak Poznań to na razie nie liczy na nic więcej. Właśnie wydam na wtedy dosyć dużo forsy, a miałem nie wydawać teraz. Dobrze, tu powoli nasz ten park zostaje się już wewnątrz tego wszystkiego. Co tak, to jest trzeci odcinek, a my cały czas jeszcze pociągów na jednym zaczęliśmy w scenariuszu pociągowym. To jest też na pewno niezłe. Pewnie większość ludzi korzysta z tego, żeby dojechać tutaj w całości. A nie, nawet nie coś tak źle. Pomyślałem, że skoro tutaj się dojeżdża ten dnia, ale nie, na szczęście jeszcze tak nie źle. Aha. Okej, okay, dobra, non comment. No kurta. Dzielnica wyścigi. Dobrze, wyścigi. Jest coś takiego w Warszawie. Będę nie byłby zachwycony. Dobrze, tu się powoli ludzie budują. Tutaj też wam damy miejsce. Czy tam jest woda? Jest woda. Wspaniale. Dobrze. Zaraz. 19, okej, okay, czyli cały czas jeszcze czekamy.
Przyspieszmy sobie trochę jeszcze jeden krok. I się odbije problem. Dobra, zaraz dobijemy do 20 i będę mógł postawić nowe. Nową elektrownię. Już, 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 chwila. Chwila, ludzie, wiem, widzę, że macie problem. Okej. Okay. Ktoś tam mówił, żebym zainwestował w elektrownię... w elektrownię wiatrową, ale no sorry, ale wiatrówka mi tutaj jest kompletnie nieopłacalna. Ja rozumiem trochę różne rzeczy, ale tutaj to nie ma w ogóle żadnej siły przebicia. Póki co możemy przebić to. Za mało zrobimy forsy, żeby coś... Za mało zrobimy forsy, żeby w coś takiego pójść. Macie problem z policją? Policja tutaj do was nie dojeżdża, czy co? Macie już straż pożarną, ja bym się cieszył na wasze miejsce. Szczerze powiedziawszy. Mało osób w tym mieście ma straż pożarną. Przyjmując ten, że światła na takim pustkowiu to jest cud techniki. Jak i tutaj. Tutaj nie ma, lewa, tutaj też nie ma. Ale tam to naprawdę było niezłe to światło. Wiem, że powoli idziemy. A tutaj, no, czas biegnie nieubłaganie na naszą niekorzyść. I to akurat nie jest dobra wiadomość. Dobrze. 21 minuta. Odcinka, dobrze, za chwilę będziemy to kończyć. Za chwilę, nie no. Po prostu też mam zamiar pójść spać. A wy i tak będziecie mieli dzisiaj dwa odcinki, więc i tak... Więc i tak wam tutaj to powinno spokojnie wystarczyć. Dobrze, tu widzę, tutaj całkiem dobrze tu działa wszystko. Tego co mi się wydaje. Tu chyba chciałem ulepszyć tych dwóch pasów. Ale był jakiś problem chyba. Tu jest dobrze. A, tu rozwala. Tu nie chciał. Okej, dobra, nie. Nie było pytania. Dobrze, ludzie się budują. Świetnie. I teraz tak, mamy trochę pieniędzy. I dzięki temu możemy wybudować kolejny kawałek ziemi. Musimy zostawić dwa, to będzie tak. I tu zostawiamy sobie taką przerwę, otóż na późniejsze ciamciągi. Tak, takie przygotowane. Wygodne. I stąd tutaj to... niech tutaj drogo sobie jedzie. Tu sobie to wyburzymy. I to nie będzie taki zbyt często połączeń. Tutaj nie można byłoby to ulepszyć. Nie. Zapomniałem, że to nie jest myszka. To właśnie jest problem, jak się gra tu i tu. I tutaj tak. A tu nawet możemy w sumie pójść o krok dalej. Aż tak. Dobra. I tutaj dajmy sobie, abyście się budowali. Ludzie. Tutaj ludzie. Tu handel. A tutaj będzie jakiś kolejny fajny monument. Może niekoniecznie teraz, ale coś tam stali. I nawet macie wszędzie wodę. Normalnie szczyt. To jest po prostu szczyt mistrzostwa tego wszystkiego. Dobrze, co wam tu możemy dalej postawić? 1000. Tu jest 1000 park. Chyba nie jest aż taki drogi. No i oczywiście park kolosal. To jest ten nasz budynek unikatowy. Widzi pan na coś takiego małego? Czekasz, czuję 17. Okej. Plac zmarłych. Oh yeah. Plac Lazaret. Statua przemysłu. Nie, coś takiego małego i tutaj fajnego byśmy montowali. By się zmieściło. Nie. A nie, mam pomysł. Więcej by tu się zmieściło, ale takie trochę... O! 80 tysięcy, nie wiem. To byłoby dobre. Ale to też trochę kosztuje. A, kolejnych poziomów jeszcze nie mamy.
Okej. Mamy jeszcze to wielki. To tutaj jakbyśmy montowali. Oje. Nie. 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 Stacji radiowej nie. I nie, nie, nie. Okej, dobra. Czyli na razie nie. O, tak. O, to nawet ładnie wchodzi. Ale bokiem. No, nowe opcje, wykrywać tsunami. A po co? Jak zatakuje, to wtedy będziemy wiedzieć, tak? Dobrze, 6000 i nie chcę to iść dalej, kurczę. Dobrze, dużo zarabiamy. Dużo zarabiamy, co nie? Niech się buduje. Niech się budują. Naprawdę, proszę, obniżyłem tak podatki i kupiłem tego burmistrza. Czy ktoś w ogóle wziął pod uwagę. Ej, co to było? Uwaga, proszę. Świerkacz. Nie kupiłem tego burmistrza. Czy ktoś w ogóle wziął pod uwagę wpływ górnictwa na środowisko i to, jak oszczepi nasze piękne miasto? Kopalnia złota. Moja mała księżniczka była uwięziona na drzewie przez 3 godziny, zanim zjawiła się straż pożarna. O jej wysokość. Ratujemy kocy. Wow, nowy plac wygląda elegancko. Nie, teraz naprawdę akurat to świetkacza fajnie, że wymyślili. Takie jakieś. Coś się jeszcze dzieje, co nie? Nie jest tak drętwo. Tutaj handel niech już będzie. Także tutaj możecie się budować. Przemysł. Okej. Widzę, że wszyscy dojeżdżają i nie ma z tym problemów jakichś dużych. Świetnie. To jest naprawdę bardzo dobra wiadomość. Już mówiąc o tym, że w końcu my już pierwszy z surowców, które trzeba wydobywać. To też jest dobra wiadomość. I tutaj sobie dajmy pędzel. Ciach. Tutaj. I tutaj też. Z tego co mi się wydaje, tu możecie już nie mieć wody. Tak delikatnie ujmując. Dobrze, i stąd. Tu. Z dalszym bardzo. Dobrze, trochę zarabiamy. Tu mamy jakby coś rolnictwa, ale rolnictwo to sobie łatwo weźmiemy. Tam jest gorzej z tym ropą. Idzie to jakoś, idzie powoli. Dobrze, powoli się budują. Ale widzę, że tutaj jakoś tak was za mało zachęciłem. Podstawówka może? Jak wam jeszcze taką jedną tę postawię? Komunikacji na razie nie postawię wam tutaj żadnej. Mówiłem szczemu. Okej, tutaj jakiś park. Nie, no tutaj to nie. Okej, wędkarskie. 10, 9, 9, 15, 25. O tak. Akurat coś takiego tutaj byłoby też fajne. Ale niekoniecznie teraz, bo tutaj później gwałtu kompletnie przyjdzie. Zupełnie inaczej to będzie wyglądać później. Mamy już prawie 7000, a nasz. Tutaj to tak wolno to się rusza. Prawie 7000. A ile jest kamień minowy? 8. 8,5. Przyspieszmy ten czas. Bo nam tutaj zostało z miasta strasznie wolno teraz się rozwija. Tu sobie daliśmy jeszcze bardziej na górkę. Więc się budują ładnie. Pokaż mi jak tutaj jest. Nie forsa, bo forsa to jedno. A, dobrze, dobrze, w dobrym miejscu się buduje. Tu jeszcze trochę dalej w sumie otworzę. Ruda, ruda. Tam dalej też jest ruda. O, i tu. Tu jest blisko nawet. To też o tym nie pomyślałem. Ale nie, tutaj chciałem kupić to. Okej, dobra. To już mi się przypomniało, czemu to kupiłem, a nie tamto. Co ty masz tutaj z wodą? Czekaj. Okej. Czyli jednak trzeba kupić wodę. To jednak byłem w błędzie, że już mamy tutaj tych z głowy. Macie. Teraz powinniście już mieć wodę. Dobrze, co wam by tu się spodobało? Sauna. Nie, sauny nie możemy wam postawić. Opieka zdrowotna w naszym mieście jest na poziomie high. Fire Protector is not high.
Edukacja is good. Just good. To, że się nie chcą uczyć, to co innego. Dobrze, tutaj się... Tutaj to w miarę idzie. Dobrze, widzę, że jest 30 minuta, a do 8,5 tysiąca to my tutaj za Chiny nie dojdziemy w dzisiejszym odcinku. To się w miarę to idzie, tak. Ale to tak strasznie powoli coś to miasto chce. Nie chce się w ogóle rozbudowywać. Nie wiem czemu. Radar pogodowy. Słuchaj, ja widzę, jaka jest pogoda w tym mieście, tak? Tutaj. I tutaj macie jeszcze ścieżkę lawerową. Patrzcie, jaki jest ten dobry ścieżki lawerową wam buduje. Tu macie zjazd fajny taki. Tu jeszcze jeden zjazd. I tu zjazd. No, jaki budynek wam to zrobi? No, jak nie ja. I tu trzeba to wyłączyć światła, bo światła są fe. Już nie mówiąc o tym, że ta droga, pokaż. Trzeba byłoby ją zmienić, bo teraz ona idzie stąd. Nie. Kurde. Idziesz tu, tędy. I ty tu, tędy. O, dokładnie. Teraz ta ulica to w ten sposób będzie. A ta ulica... Okej. Trochę nie kupuję, ale dobra. Ulica Henryk, niech tak wygląda już bardziej. Daj. Zobaczmy, jak ta ulica wygląda. O kurczę. Ta to jest dopiero długa. Ale chyba przy tej to już nie będę tutaj nic kręcić już. Chcę być taka długa, to niech będzie taka długa. Chcę ta tomata. Dobrze, tutaj się ładnie nam to buduje. Ale jakoś tak się zaczęło lepiej budować. Tak, tu będzie ten ciam-ciam jeździł. Pociągi. Siedziba służb drogowych. Nie teraz. Póki co nie. Kurczę, forsy trochę się już nazbierało. Można byłoby normalnie tutaj postawić ten tu zmarłych już. 17 tysięcy, dobra. On tutaj był idealnie nam wszedł, jakbyśmy mogli go teraz sklonować tutaj. Miejsce jest już zajęte, miejsce jest już zajęte. Nie, tutaj też mi nic nie wyjdzie. Z tego typu chyba. Takich rozmiarów. Znaczy mam taki jeden budynek, który tutaj by naprawdę ładnie wszedł. Ale nie będziemy go tutaj wmontowywać. Dobrze, póki co tak, to... I tutaj będzie duża dzielnica handel. Handel. Bo handel musi gdzieś być, tak? Dobrze, to jest z prądem. Już chwilę pożyliśmy z prądem w zgodzie. Chwilę. Chwileczkę. Dosłownie chwileczkę. Dobrze, macie tutaj elektrownię. Powinno to zaspokoić wasze potrzeby na kolejny odcinek. Ale to ile dzisiaj tych elektrowni postawiliśmy? Ululu. Dużo. I to, że ona tutaj niekoniecznie jest w dobrym miejscu, to co innego. Dobra, to jest ta ścieżka, której wy chętnie korzystacie. To jest na pewno. Musimy ją trochę przestawić. Czekaj, w sumie czemu zatrzymaliśmy czas? Dobrze, tylko czekaj, 33 minuty. Dobrze, już kończymy. Jakby to się zastanawiał, ej, mówią, że się zaraz ma nie kończyć. Już kończymy, jak zawsze odcinek, tak? Ja zawsze mówię, kończymy. I wychodzi jak zazwyczaj. Tutaj trzeba wyburzyć to i to. Dobrze. I tutaj ta nasza autostrada będzie biec dalej. Jakoś tak. I z liniami pomocniczymi. Tak, czasami się przydają. Wiem, dziwne, ale ja też się zdziwiłem, ale jednak. O, proszę bardzo. I tutaj będzie zjazd. I tutaj też zjazd. Ciach. I tu byłoby fajnie, jakby były trzy pasy. Tutaj trzy pasy. No i tu. No i tutaj niestety musimy już pozostać przy tym paradoksie. Chociaż możemy rozwiązać ten paradoks. Nie to. Pokaż, ile z czego więcej ludzi korzystają?
Idzie was tego góra. No dobrze, no to trzeba byłoby wtedy ulepszyć to, to, tu, tędy, tędy i tu, tędy. Dałoby się, ale póki co nam nie jest to niezbędne do życia, więc póki co nie będziemy w to szli. I tutaj, stąd... Tak, tak, wyłączmy tutaj linie pomocnicze. Stąd, tutaj. Okej, okay, dobra, tutaj jest salcy. Ciach. Będzie przejście nasze nadziemne, coś taka kładka bardziej do tych ludków. O, proszę bardzo. Bo tutaj ta dzielnica się trochę będzie ciągnąć. Dobrze, ludzie się chcą budować, kurczę. A ja popytu nie wykorzystuję potencjału naszego miasta. Dobrze, jest jeszcze chwilę czasu. Dajmy sobie tutaj kawałek. Dajmy sobie taki taki kawałek. Ciach, ciach, ciach. Tutaj nasi ludzie się chcą dać w ten sposób. I dajmy, abyście się tu mogli. Ciach. I ponieważ tutaj muszą być co jakiś czas, no niestety muszą być zjazdy, to tutaj i tutaj. No i tu w miarę jakoś na takiej wysokości jest to nasza główna droga, to niech sobie tak już tu będzie. Czyli stąd tu będzie handel. Okej. Okay. Dobra. To tak, to tutaj to się buduje. Przemysł znowu dalej chce się budować. Dobrze, chcecie to macie, tak? Co to temata? Tylko tak, to trzeba byłoby przesunąć, bo tutaj z tego co widziałem, to jeszcze trochę tej ryby jest takiej. Pokaż mi to. No, jakoś mniej więcej tak. Ciach. I ciach, tak? Pokaż. Na mniej więcej tak jak teraz to zrobimy. Ciach, ciach, ciach. I stąd dajmy tu duży. Proszę bardzo, budować się. Budować się. Nie budować. Budować, badawać. Już zaczynam mówić nie w tym języku. Skrzyżowania wyłącz. W takim miejscu skrzyżowania to jest najgorsza, że taką możesz wymyślać gra. I to ci już z góry mówię. Tu póki co jest nasza wspaniała gravelowa droga plus ten drewniany wspaniały most. Akurat to jest wspaniały most. Z góry mówię, ja go naprawdę lubię. No. Więc tu się powoli, no tutaj strasznie tymi razie plasterami takimi budujemy. Ale wiecie, to ma też swój urok. To naprawdę fajnie wygląda. A jak tutaj jeszcze wprowadzimy tą naszą komunikację, to będzie jeszcze lepiej. Tak mi się przynajmniej wydaje. Czyli tu, tu, tu i tu, tu. I tutaj nie, wypełni. Wypełni. Ciach, ciach, ciach. Abyście się mi tutaj budowali, dobrze, jest, dobrze, będziecie się budować. Jakiś dalszy park można w sumie tutaj jeszcze nawet postawić, bo pieniądze jakoś się skądś biorą. Chyba z tej rudy, tak. Chyba to był dobry pomysł z tą rudą. Możliwe. Tutaj trzeba byłoby coś wstawić. Chyba nie będziesz tym tylko. Zastanawiałem, co to tak właściwie wymontować. Nie miałem pomysłów, ale dobra, no, może być nawet coś takiego. Dobra. Lewa, lewa. Nie, nie, nie. Lewa, lewa ma być dłużej. Dotąd. I tu piechota. Nawet całkiem ładnie wygląda. Dobrze, już poczekajmy, zaraz my wbijemy kolejny kamień milowy. Czyli jeszcze więcej forsy. Fajnie. I mamy 8,5 tysiąca, nowy kawałek ziemi, świetnie. Stodowce, mece, oh yeah. Nie skorzystamy. I mamy nowy rejon mieszkalny o dużym zagęszczeniu. Handlowy o dużym zagęszczeniu, biura, więzienia, bardzo fajnie, uniwersytet, sauna, wydział, przystanek stodowcowy. Dobrze. Zwolnijmy sobie czas, zerknijmy sobie na cele. No i tu nie jest tak dobrze, powiem wam tak. 39 tygodni na zdobycie 4000
To nie jest najgorsza rzecz. To, tak, to akurat trzeba przyznać. To nie jest najtrudniejsza rzecz na świecie. Ale też nie jest najłatwiejsza. Do tego... Ja tutaj dam, żeby się już budowało to, co byśmy chcieli. I ponieważ... Nie wiem, czy zauważyliście... Podcha do nas na pewno chętnie przychodzi. Zrobimy coś, czego nigdy, przenigdy się nie robi w grze. Coś takiego. Was tutaj normalnie zostawimy, ale to na 4%. Access 1. Ale coś takiego się po prostu nie robi, bo to jest niepłacalne. Ale sądzę, że jeżeli coś takiego teraz tutaj im postawimy, to oni będą zachwycenie. Dobrze, ja pozostawiam w pauzie, ponieważ żeby tutaj nie tracić naszego czasu. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i jeśli tak, możecie zostać łapkę w górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. No dzisiaj sobie wybudowaliśmy tą dzielnicę, która nam... Okej, aż zdechnijmy. Ekonomię. Daje force chyba. O, możemy spłacić. Dobra, spłaćmy kredyt, to jest pomysł. Leśnictwo, złoża... Leśnictwo, P3000, a ruda złoża rudy... To prawie 2000. Dobra. I mamy 77 tysięcy, czyli naprawdę nieźle. Do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!